Dzień dobry, witajcie. Możecie mi wierzyć albo nie, ale jest coś gorszego dla naszego zdrowia niż cholesterol, coś gorszego niż cukier i coś gorszego niż nasycone kwasy tłuszczowe. Czy tłuszcze zawierające nasycone kwasy tłuszczowe, takie jak na przykład kwas palmitynowy i stearynowy? Wiele osób zada mi pytanie, co to zatem takiego? Otóż okazuje się, że gorsze są nienasycone kwasy tłuszczowe. Ale ktoś powie, jak? Nienasycone kwasy tłuszczowe, te niezbędne, kwas linolowy, alfa-linolenolowy, eikozapentaenowy, dokozaheksaenowy, przecież one są zdrowe. Oczywiście. Chodzi tutaj dokładnie o nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans. A więc, moi drodzy, te kwasy tłuszczowe, które w łańcuchu węglowodorowym mają wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla, czasami mogą mieć jedno, dwa, trzy wiązania podwójne, mogą wykazywać tak zwaną izomerię geometryczną, izomerię cis i trans. Nie będę tutaj dłużej rozwodził się na temat chemii, ale musicie wiedzieć, że izomery cis to są te właśnie zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak na przykład kwas oleinowy, takie jak na przykład kwas linolowy, tak, czyli omega 6, czy na przykład kwas alfa-linolenolowy, czyli omega 3. Oczywiście one mają swoje chemiczne nazwy, czyli na przykład kwas 9-12, prawda, oktadekadienowy, tak, z przedrostkiem odpowiednio cis, tak, i na przykład 9-12-15 oktadekatrienowy, również z przedrostkiem cis. To są te izomery cis, które są w cudzysłowie zdrowe, a może jednak bez cudzysłowiu. Natomiast te izomery trans, tak? Czyli na przykład izomer trans kwasu oleinowego, znany jako kwas elaidynowy, czy izomery trans kwasu oleinowego, czy chociażby alfa-linolenolowego, niestety nie są zdrowe, działają niekorzystnie dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla układu krążenia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz organizm w cudzysłowie ma w dupie, czy my dostarczymy mu izomer cis, czy izomer trans, nienasyconego kwasu tłuszczowego, potraktuje go dokładnie tak samo, a więc na przykład wbuduje w błony komórkowe, które, jak wiecie już z lekcji biologii z podstawówki, mają budowę tak zwanej półpłynnej mozaiki, gdzie są lipidy, a w tych lipidach zanurzone są białka, tak? Są strukturą dynamiczną. Natomiast pod względem chemicznym izomery trans mają inne właściwości fizykochemiczne. I dla nas, dla naszego zdrowia, najważniejsze jest to, że niestety mają wyższe temperatury topnienia najczęściej. I to o kilkanaście stopni Celsjusza. Co to oznacza? To oznacza, że nasz organizm, który w cudzysłowie jest głupi, bo te izomery trans potraktuje tak samo jak izomery cis, wbuduje je w błony komórkowe i okaże się, że mając wyższe temperatury topnienia, niestety te izomery trans i poprzez swoją konfigurację zmienią właściwości tej błony komórkowej, prowadząc do zmniejszenia jej upłynnienia, prowadząc do, w cudzysłowie, jej usztywnienia, a tym samym uszkodzenia. Ponieważ komórka nie może istnieć bez błony komórkowej, czy z uszkodzoną błoną komórkową, bo dojdzie tutaj od razu do zaburzeń elektrolitowych, zaburzeń osmotycznych, taka komórka ginie. Ginie na drodze nekrozy. I niestety powstaje stan zapalny, który obejmuje też sąsiadujące komórki i tkanki itd., itd. I jeżeli to dotyczy na przykład naszych tętnic, tak, i dotyczy właśnie naczyń krwionośnych, prowadzić to nieuchronnie będzie do rozwoju miażdżycy. Dlatego, że miażdżyca pod względem anatomopatologicznym jest procesem wytwórczo-zwyrodnieniowym, ale jest także procesem zapalnym. Biorą tutaj udział również czynniki zapalne, w tym cytokiny prozapalne, takie jak TNF-alfa, interleukina pierwsza, czy komórki takie jak na przykład makrofagi, przekształcające się później w komórki piankowate. Ale to, co dla Was jest tutaj najważniejsze, że izomery trans są szkodliwe. I ja pamiętam, jak wiele osób krytykowało olej rzepakowy, tłumacząc to tym, że rafinowany olej rzepakowy zawiera izomery trans. Rafinacja, która zachodzi w wysokiej temperaturze,
na olejach roślinnych, tak, innych niż olej kokosowy, który składa się przede wszystkim z nasyconych kwasów tłuszczowych, powoduje powstawanie izomerów trans, w związku z czym takie oleje są niezdrowe. Natomiast, moi drodzy, okazuje się, że ten argument w tej chwili nie ma racji bytu. Po pierwsze, faktycznie rafinacja powodowała zwiększenie nieznaczne izomerów trans w olejach roślinnych, w tym oleju rzepakowym, ale to było na poziomie generalnie około 2%. Czyli w rafinowanych olejach roślinnych te izomery trans występowały na poziomie około 2%. W 2019 roku na podstawie rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej od 1 kwietnia 2021 roku w olejach roślinnych, tak, te izomery trans występują w ilości nieprzekraczającej 2%. I generalnie w żywności pochodzenia przetworzonej, tak? Pochodzenia na przykład roślinnego, złożonej, zawierającej oleje roślinne, zawartość ich izomerów trans nie może przekroczyć 2%, jeżeli chodzi o tłuszcz, czyli 2 gramy izomerów trans na 100 gramów tłuszczu. W związku z tym nie możemy teraz mówić, że olej rafinowany rzepakowy jest niezdrowy, bo zawiera izomery trans. Nie jest to w tej chwili żaden argument. Może zawierać, ale w takiej ilości, które generalnie nie zaszkodzą naszemu zdrowiu, mimo że przyjmuje się, że izomery trans są szkodliwe, powinno się dążyć do całkowitego ich wyeliminowania. Nie powinny stanowić więcej niż 1% zapotrzebowania energetycznego, pokrywać więcej niż 1% zapotrzebowania energetycznego organizmu. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że te szkodliwe izomery trans występują w zdecydowanie większej ilości niż 2% w nabiale, produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak na przykład masło, takich jak na przykład mięso, sery, w tym sery żółte, nawet 3 do 7%. Oczywiście są to naturalnie występujące izomery trans, które powstają już w żwaczu zwierząt przeżuwających. Ale trzeba zwrócić uwagę, że cały czas trwa dyskusja, na ile one są szkodliwe, a na ile zdrowe. Bo pewnie przeczytacie sobie gdzieś, że na przykład sprzężony kwas taki jak linolowy, jak CLA, że on wywiera korzystny wpływ na zdrowie, tak samo kwas rumenowy, tak? Ale z drugiej strony mamy różne zalecenia ekspertów, którzy twierdzą, że w tej chwili nie powinno rozróżniać się izomerów trans na zdrowe i niezdrowe i generalnie powinno się dążyć do ograniczenia ich w diecie, tak żeby ich ilość spożywana była jak najmniejsza. Izomery trans niewątpliwie są szkodliwe dla zdrowia, tak jak to wyjaśniłem na początku, przedstawiłem ten sam mechanizm, ale jeszcze oprócz tego podnoszą stężenie złego cholesterolu LDL, obniżają stężenie dobrego cholesterolu HDL, działają generalnie aterogennie. Mogą sprzyjać rozwojowi miażdżycy, a w tym przyczyniać się do rozwoju innych chorób układu krążenia. A więc powinny one być w naszej diecie eliminowane czy ograniczane do minimum. Czyli, moi drodzy, podsumowując ten film, faktycznie izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są szkodliwe dla zdrowia. Ale musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo istnieje taki powszechny mit, że twarda margaryna w kostce, generalnie, że margaryny to są źródłem tych izomerów. Nie. W chwili obecnej margaryny już tych izomerów nie zawierają, czy twarde, czy miękkie, bo ich również dotyczy to rozporządzenie gwarantujące maksymalną zawartość tych izomerów na poziomie 2%. Natomiast jeżeli chodzi o twardą margarynę, która zawiera całkowicie uwodornione, nienasycone kwasy tłuszczowe, to ona w ogóle nie zawiera izomerów trans. Bo izomery trans występują tylko w nienasyconych kwasach tłuszczowych. A więc ewentualnie w margarynie, która została poddana częściowo uwodornieniu, gdzie nie wszystkie kwasy tłuszczowe nienasycone uległy jakby nasyceniu, czyli uwodornieniu. Jeżeli jest to twarda margaryna, która została poddana procesowi całkowitej hydrogenacji, utwardzeniu, to ona nie zawiera w ogóle izomerów trans. W związku z czym nie jest szkodliwa akurat z tego względu, tak jak to powszechnie się
uważa. Moi drodzy, jak już tak mówimy o cis i trans, to przypomniała mi się kiedyś taka sytuacja, tak? Byłem sobie kiedyś u psychoterapeuty, on kazał mi się położyć na kozetce, rozluźnić, tak? Rozluźnić całe napięcie, zamknąć oczy i powiedział: za chwilę wejdzie w pana trans. Ja się tak zdziwiłem, znaczy chciał pan powiedzieć: za chwilę wejdzie pan w trans. Nie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.